No, kiedyś to był porządny sprzęt. Mocny. To jest wieża. Co tu jest za nią? No chyba trzeba wziąć. Dzisiaj taki spacerek. Jakaś elektronics. Nieoryginalne, chińskie. No cześć wszystkim, dzisiaj kolejny dzień wystawek. Jest trochę później, ale niestety byłem w pracy. No jadę zobaczyć, może coś jeszcze znajdzie. No dzisiaj trochę lepsze znalezisko jak w poprzednie dni. Już powoli zaczyna brakować miejsca w garażu. Po kolei. Takie świąteczne ozdoby. Tu znalazłem jeszcze taką kolumnę w bardzo dobrym stanie, głośnik taki idealny, raczej od tej chińskiej wieży. Dziadek powiedział, że ona działa, no to wziąłem, może się sprzeda. Znalazłem taki żyrandolik w kształcie helikoptera, to mają być montowane taki, no właśnie tutaj. Skrzydełka. Znalazłem dwie takie kolumny. Oprócz tego znalazłem taką szafę grającą Schneider. Kurwa, jakiś kutas porysował to farbą. A tak to ona w bardzo pięknym stanie. No, zakorzona to wiadomo. Tutaj na płyty. Kasety, wzmacniacz, to raczej chyba radio i płyty winylowe, wszystko w zestawie, to szkielko nie urwane, po prostu zdjąłem, żeby nie pociaskać. Znalazłem taką radio do samochodu, nie wiem to jakim to stanie. Z ciekawego taki magnetofon wideo, ten to taki sztywny. Nic nie pociaskany, no, że jedynie, że zakurzony. I dwa pady znalazłem. Także znalazłem takie urządzenie sportowe. Czyli trochę idzie, trochę jedzie. Mało nie wykurwiłem, testowałem to. I jeszcze takie lusterko do łazienki. W bardzo dobrym stanie, no, zakurzone. A tak to ładnie wygląda. Na dzisiaj to chyba by było wszystko. Jestem bardzo zadowolony. Ogólnie ta szafka to mi się podoba. Kiedyś miałem podobną. Poszła za 200. To raczej nawet, że ona nie miała tego wszystkiego w środku. A tylko, że sama szafka była. A ta z tym urządzeniem to chyba 300 co najmniej pójdzie. Jutro kolejny dzień.